co to za stworzenia atakują ostatnio nasze domostwa, które przypominają biedronki, a które biedronkami, takimi naszymi polnymi, polskimi, de facto nie są? Biedronkami są, bo są to owady z rodziny chrząszczy, z rzędu chrząszczy, z rodziny biedronkowatych. Ale i rzeczywiście miłymi. No są niemiłe, no tak, możemy je tak określić. To są biedronki azjatyckie, tak na nie mówimy. Naturalnie występują między Japonią a Uralem w środkowym klimacie, w klimacie umiarkowanym, ale przywędrowały do nas ze Stanów Zjednoczonych. I to jest super ciekawa rzecz, ponieważ wydawałoby się, że mają do nas dużo bliżej z Azji, ale okazało się, że tak nie jest. Człowiek, mądra głowa, wymyślił tak. Mamy problem z mszycami, musimy z nimi walczyć. W związku z tym zacznijmy wypuszczać naturalnych drapieżników mszyc, które będą limitowały populację mszyc. Zaczęliśmy wypuszczać biedronki, ale nasze biedronki europejskie było nam za mało. W związku z tym zaczęliśmy wypuszczać sami w latach 80. biedronki azjatyckie w ogromnej ilości, wręcz niepoliczalnej. Robiliśmy to my, Europejczycy i Amerykanie. I te biedronki się nie przyjmowały do tego środowiska. Te osobniki wypuszczone ginęły. Aż w pewnym momencie, w 88 roku zeszłego wieku, w Luizjanie pojawiła się populacja biedronek, która sobie świetnie radzi. Zaczęła się namnażać w niepohamowanym tempie, skolonizowała Kanadę, skolonizowała Meksyk i przeniosła się do Europy. Teraz kolonizuje. Biedronka okupant. Czyli my mamy biedronkę azjatycką dlatego, że przez bardzo wiele lat z uporem maniaka wypuszczaliśmy ją do środowiska po to, żeby jej tam było dużo, żeby było mało mszyc i ona się przyjęła. I ta biedronka teraz, ze względu na to, że mamy taką pogodę, jaką mamy, szuka swojego schronienia zimowego, ponieważ zwykle gdzieś pewnie się chowa w skałach. Tak, to się łączy z dwoma czynnikami. Pierwszy czynnik to jest taki, że to jest gatunek inwazyjny, co oznacza, że wszyscy naturalni prześladowcy tych biedronek, drapieżniki, które na nich żerowały, zostały w Azji, a ta biedronka się wyrwała spod ich presji, w związku z tym jej populacja nie jest limitowana. Podobno ona nie jest, ona nie jest smaczna. Podobno. Nie, ponieważ ona ma właśnie alkaloidy, które są niezwykle kwaśne, takie gorzkie i trujące dla ptaków. I nie ma naturalnych drapieżników. Grzyby jej nie ruszają, wirusy, bakterie. I teraz ona się namnaża w niepohamowanym tempie. Dodatkowo ma taki zwyczaj w swoim cyklu rozwojowym, że jesienią szuka różnych szpar w skałach, szczelin, gdzie wchodzi i zimuje. No u nas budynki to przypominają jej to doskonale. Dlatego teraz, tuż przed zimą, one się zbierają w duże stada, grupy, w których będą zimować i szukają szczelin, gdzie mogą wejść. I rzeczywiście wchodzą nam do domów, do mieszkań. Czy to są niebezpieczne? Właśnie, czy to prawda, że są też mocno alergizujące? Są, ale czy mocno, tego bym nie powiedział. Rzeczywiście ugryzienie nigdy nie jest przyjemne. One są bardziej agresywne rzeczywiście niż nasze europejskie biedronki, które też potrafią pogryźć. Tak naprawdę mamy ponad 70 gatunków, część z nich gryzie. Te rzeczywiście wytwarzają dwa alergeny, które mogą uczulać. Znajdują się one w hemolimfie, ale one są wydzielane wtedy, kiedy biedronka jest zagrożona. Kiedy ją będziemy dotykać, pstrykać, przesuwać, naciskać, ona wtedy w obronie wytworzy hemolimfę, w której znajdują się te alergeny. One mogą podrażniać skórę. To będzie taka żółta plamka, która się znajdzie na skórze, albo może się dostać po ugryzieniu pod skórę. I rzeczywiście osoby, które mają predyspozycję, mogą mieć uczulenie, mogą mieć jakieś swędzenie albo mogą mieć problem nawet z układem oddechowym, ale to jest raczej w kategoriach to uczulenie tak jak osoby, które są uczulone na orzechy. Wiemy, unikamy. W związku z tym unikajmy tych biedronek. A z domu ją wyrzucić? Wyperswadować i jakoś tak, wyprowadzić, spakować plecaczek? Myślę, że tak. Myślę, że trzeba ją wyrzucić. No, nie możemy mieszkać w domu razem z biedronkami, które mogą nas uczulać, czy też mogą w dużej ilości stanowić zagrożenie. Polskie prawo też mówi o tym, że nie możemy rozprzestrzeniać i uwalniać do środowiska gatunków inwazyjnych, bo mogą zagrażać naszej rodzimej przyrodzie. Czyli nie pomagajmy im. Wciągasz te biedronki odkurzaczem? Nie zrobiłbym tego. Oczywiście by było mi szkoda ich, no bo to są jednak żywe zwierzęta. Spójrzmy na nie jako na wspaniałe maszynki ewolucyjne, które zobaczyły pewną możliwość. My je wypuszczaliśmy, one się dostosowały, znalazły możliwość. To się biolog w tobie odzywa. Ja pytam jako mieszkaniec. Znalazły rozwiązanie i wykorzystały. O to chodzi w ewolucji, żeby mieć jak najwięcej liczby kopii swoich genów, tak, potomstwa. Mamy mnóstwo gatunków inwazyjnych, które wyrządzają nam krzywdę. To może być barsz sosnowskiego, który może poparzyć. To też Rosjanie wprowadzili go do Polski. To może tak być czułem. Nawłoć kanadyjska. Czyli albo Rosjanie, albo Chińczycy nas załatwiają. Mamy norkę amerykańską, mamy szopa pracza, który dochodzi. Ale zauważ, że wszystko przychodzi z zewnątrz. Jakbyśmy tak się zamknęli, otoczyli kordonem szczelnym nasze granice. Nie, to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo najlepsza jest bioróżnorodność, kiedy jedne gatunki
współpracują w jakiś sposób z drugimi gatunkami, ale gatunek inwazyjny to jest taki gatunek, który nie ma naturalnych drapieżników, wyrządza krzywdę rodzimej przyrodzie. No, na to nie możemy pozwolić, żeby jeden gatunek na przykład zlikwidował 10, czy 15, czy 20, czy 100 innych gatunków.